Witam wszystkich po drugiej stronie szklanych maszyn. Po obrażeniu w ostatnim odcinku większości wegetarian, którzy od czasu do czasu przybywali na mój kanał, troszkę mi się oberwało. No i bardzo dobrze. Ja nie wchodzę i nie plądruję kanałów wegetatywnych. I u mnie też nie pozwolę. Ostatnio pojawił się wpis, chyba dzisiaj, na temat szympansów. Jakoby to szympans był przystosowany do jedzenia owoców i tylko owocami się żywił. Mając układ pokarmowy ponoć bardzo zbliżony do człowieka. Ja słyszałem o takim badaniu, mianowicie chodzi o czustkę. Chodzi o czustkę u zwierząt trawożernych i czustkę u zwierząt u drapieżników. Otóż po wycięciu drapieżnikowi czustki, drapieżnik musi umrzeć. Natomiast roślinożerca, krowa, koza, antylopa, po wycięciu czustki żyje. I po wycięciu czustki u szympansa, u goryla, te małpy giną. Tak myślicie, prawda? Nie. One nie giną, one żyją. Natomiast po wycięciu człowiekowi umieramy. Czustka. Czustka świadczy między innymi o tym, że jesteśmy super drapieżnikami. I nie tak jak te wpisy, które próbują to w jakiś sposób podważyć, że my jesteśmy mięsożercami. Jest jeszcze gorzej. My jesteśmy nawet nie mięsożercami, my jesteśmy tłustożercami. Jesteśmy pożeraczami ogromnej ilości tłuszczu. I świadczy o tym ilość wydzielonego i soku czustkowego, i żółci. Z tego, co ja się dogrzebałem, to ilość wydzielanej żółci w organizmie ludzkim przewyższa wszystkie inne zwierzęta. Podobno tej żółci wydzielamy na dobę nawet do 2,5 litra. A do czego służy żółć? No do emulgacji tłuszczu. Niektórzy powołują się, że mamy niższe stężenie kwasu żołądkowego niż drapieżniki. No oczywiście, że tak. Bo drapieżnik potrzebuje ten kwas solny w żołądku do odkażenia i nadtrawienia surowego mięsa, które spożył. My jesteśmy super drapieżnikami, które pożerają niewielkie ilości mięsa, ale ogromne ilości tłuszczu. I ten kwas solny przy zetknięciu z naszym spożywanym tłuszczem zrobiłby z tego mydło. Dlatego potrzebujemy bardzo niewiele kwasu solnego. Myślę, że po to, żeby zjeść ten kawałek tej odpowiedniej strony łopatki i tyle z mięsa. I nadtrawić jeszcze, może odkazić, chociaż już odrażać w ogóle ich nie potrzeba, tych podrobów, które zjadamy, nie? Czyli nerki, wątroba, smażony móżdżek, bo to nie jemy na surowo. Niektórzy piszą, że drapieżniki mają pazury do rozszarpywania swoich ofiar. No my mamy dwa podstawowe narzędzia do rozszarpywania swoich ofiar, nawet nie rozszarpywania, bo my w sposób inteligentny te biedne stworzenia tniemy nożem i używamy, zamiast pazurów, używamy naszych dłoni, które potrafią trzymać najdoskonalsze pazury żelazne. Zwierzęta kopytne nie potrafią chwytać. Tygrysy, lwy
te potrafią, ale pies już ma problem z chwyceniem w swoje łapki. A my mamy jeszcze, tak jak mówię, doskonalsze. Wspomniałem już kiedyś, że długość naszego układu pokarmowego również o tym świadczy. Mamy krótszy układ pokarmowy niż pies. Świnia ma 20 metrów, my mamy 4,5 do 6, w zależności jak kto liczy, jak to naciąga te nasze jelita. Baran, owca mają 40 metrów. Mamy różnicę w żołądku. Nie mamy żołądka wielokomorowego. Mamy żołądek, który po napełnieniu ma do 1,5 litra pojemności, co jest jednym z najmniejszych żołądków. Świnia ma wielokrotnie większy, pies ma większy. Niektórzy mówią, że nie trawimy kości, bo kości są kolagenami, to są kolageny głównie i to do rozbicia tej struktury kostnej służą dzikim zwierzętom właśnie, jak wspomniałem wcześniej, między innymi nadtrawienie kwasem solnym. Ale radzimy sobie z kośćmi. Połknięta kość w naszym organizmie zostanie strawiona. Bo my nie mamy jeść kości, tylko to, co jest we wnętrzu kości, czyli ten tłuszcz szpikowy. Tak jak pierwotne plemiona, które, tak jak doktor pisze, wywodzimy się, czyli nasz gatunek został skonstruowany, powołany do życia gdzieś na wschodzie Afryki Północnej. I tam są stanowiska, gdzie naprzemiennie bytował człowiek Homo sapiens sapiens i Homo neandertalsis. Co świadczy o tym, że żyliśmy wspólnie z naszymi przyrodnimi braćmi. I dzikie zwierzęta, które mają wielkie szpony, wielkie kły, wielkie pazury, czyli te szpony, ale one nie radzą sobie z kością na przykład udową takiej antylopy. Taki człowiek bytujący na tych stanowiskach afrykańskich wcale nie musiał nawet chyba polować, bo wystarczy, że przeszedł po tym, co nie zjadł lew, tygrys, po tych kościach antylop, które leżały, gdzie te hieny nie obgryzły, bo szczęki tych drapieżnych zwierząt są za słabe, żeby rozgryźć właśnie taką kość. I co robił taki człowiek? No zbierał te kości, zbierał te wielkie piszczele, wkładał je do ogniska. Po ugotowaniu tej zawartości, tej piszczeli, brał i rozłupywał to. Kamień pod spód, kamień na górę, uderzenie. I wydłubywał to, co jest najcenniejsze w tej kości. Tłuszcz. Najlepszy, jaki sobie można wyobrazić. Żadne zwierzę tego nie potrafiło. I o tym świadczą stanowiska archeologiczne, gdzie wszystkie kości przy ogniskach są roztrzaskane. To znaczy, że my, nasi przodkowie, zawartość tego spożywaliśmy. Ogień, wysoka temperatura, odkażał po ewentualnych chorych, zarażonych różnymi chorobami, tych tygrysach, lwach, czy co tam jeszcze żyje. Więc ogień odkażał, trawił i przystosowywał najlepsze spożywień dla ludzi, żeby było jeszcze lepsze. Plus te resztki tego niedojedzonego mięsa. Potem mamy garcarstwo, mamy już gotowanie tego mięsa i to się wszystko działo. Najstarsze skorupy już stamtąd pochodzą. Już człowiek na samym początku nauczył się wyrabiać naczynia. Naczynie do czego mu było potrzebne? No po to, żeby coś w tym naczyniu, na tym ogniu ugotować. Ale wegetarian nie jestem w stanie przekonać i nie mam takiego żadnego zamiaru, więc osoby lubiące jeść zieloną trawę, kolorowe kwiaty, bardzo dobrze, że je spożywają. Dzięki temu jest więcej towaru dla osób żywiących się według zaleceń pana doktora. Nie ma potrzeby zbytniego nawet starania się o najlepszy towar w sklepie, bo tego jest na razie pod dostatkiem stosunkowo niedrogiego. Każdy sobie może na to pozwolić. Mam tutaj cytat przygotowany do przeczytania
ale nie wszyscy lubią z was, jak czytam pana doktora, to mogą sobie w tym momencie przerzucić gdzieś tam dalej. Bo cytat pana doktora być powinien. Cytat będzie o przepowiedniach. Może kogoś to zainteresuje, przepowiedni. Pan doktor pisze tak. Wiele przepowiedni łączy koniec drugiego milenium z mającym czekać ludzkość przełomem, momentem, w którym rozpocznie się budowa Królestwa Bożego na ziemi. Skąd na przykład pewien mnich żyjący w XI wieku wiedział, że w kościele będzie 111 papieży, po czym nastąpi koniec ery chrześcijańskiej? Mało tego, on wiedział, jakie będą cechy charakterystyczne pontyfikatu każdego z nich. Zaś ostatni na tronie Piotrowym zasiądzie człowiek czarnoskóry. Teraz mamy 109 papieża. Przypominam, że gdy pan doktor to pisał, Jan Paweł II był na tronie Piotrowym. I tutaj dalej. Skłaniam się ku tej dacie także dlatego, że wiem, iż niektórzy prawdziwi prorocy przyszłości swoje przepowiednie opierali nie na własnej intuicji czy przeczuciach, ale na przekazach boskich. Pan doktor wiedział, i tu jest tak napisane wyraźnie, że niektórzy z tych przepowiadających swoje przepowiednie opierali na boskich przekazach, nie na intuicji, nie na przeczuciach. Jeśli kogoś interesuje, no to czytam dalej. Pan Marek Chyniński, z którym jest to wywiad, który przeprowadza wywiad z panem doktorem, pyta, sugeruje pan, że mieli zdolność porozumiewania się z Bogiem? Pan doktor odpowiada w ten sposób. Ja to wiem. Awicenna potrafił odbierać informacje boskie. Sokrates podobnie. Ten starożytny mędrzec podał nawet warunki, w jakich mogło dojść do przekazu. Nad ranem możesz najbardziej prawdy dotykać. To był cytat. I pan doktor dalej pisze. W Biblii podaje się 4 rodzaje łączności z Bogiem. Między innymi kontakt drogą radiową. Dobrze słyszycie. Pan doktor tu wyraźnie pisze, że w Biblii podaje się, że jednym z kontaktów z Bogiem jest łączność radiowa. Mam nadzieję, że wierzący głęboko nie są tym zgorszeni. I dalej. A drugie przykazanie, nie będziesz wzywał Pana Boga swego daremno, odnosi się właśnie do tego. I dalej. Ksiądz profesor Sedlak naliczył 37 interwencji boskich w swoim życiu. Zastanówmy się, co mu kazało opuścić Ćmielów 31 sierpnia 1939 roku, tuż przed hitlerowskim najazdem. Takich przykładów w jego życiu było bardzo wiele. On pytał i otrzymywał odpowiedzi. Czyli mamy pokazany przykład, na przykład księdza profesora Sedlaka i wcześniej wymienionych starożytnych, którzy takowy kontakt z Bogiem czy z bogami mieli. Pytanie znowu do pana doktora. Czy pan również porozumiewa się z Bogiem? I to jest, doszedłem do tego fragmentu, który kiedyś czytałem i nie udzieliłem na to odpowiedzi. Odesłałem wszystkich zainteresowanych do tej książki, do strony równej, strona numer 100. Ale dzisiaj wam przeczytam. Pan doktor odpowiedział w ten sposób. Przepraszam, ale to będzie jedyne pytanie, na które nie odpowiem. Fajne, nie? To tyle z dzisiejszego czytania, żeby
żeby niektórych nie obciążać zbytnio tekstem pana doktora. Wracając teraz, zmieniając troszkę temat, znowu teraz na temat mojej galerii. Bardzo dziękuję wszystkim biorącym udział w tych moich licytacjach. Ja powiem wam tak, że ja bardzo się cieszę, że w ogóle są osoby, które biorą udział w tej licytacji, że to coś się tam u mnie w tym wszystkim jakoś tam to się odbywa, dzieje, bo żeby zaistnieć w tym dziale artystycznym, w tym artystycznym światku, trzeba mieć wystawy, trzeba pokazywać się. To jest dorobek. Każdy artysta, który w pewnym momencie staje się artystą rozpoznawalnym, cenionym, w jakiś tam sposób docenianym, musi mieć na swoim koncie ilość wystaw. Trwa to zawsze dziesiątki lat. Ja nie miałem żadnej wystawy. Moje obrazy nie były prezentowane na żadnej wystawie. Dlatego moimi dwoma wystawami, to jest moja strona o bucikach, tam gdzie jest dział obrazy, czyli buciki.pl, i drugi, gdzie mam własną, prywatną, taką autorską galerię, to jest Sławomir Piwowarczyk, pisane przez L.pl, Sławomir Piwowarczyk, razem pisane PL. I to są moje dwie galerie. Jedna z tych galerii, ta, która jest na bucikach, czyli buciki.pl albo Gucio, jak tam kto chce, ona przekierowuje, są tam linki przy każdym obrazie, do tej mojej galerii, w której jest większa ilość tej mojej twórczości artystycznej, i odwrotnie. Także te dwie strony, one uzupełniają się. I z jednej z tych stron można wziąć udział, tak jak bierzecie udział w tych moich aukcjach, licytacjach. Po pierwsze, ma to dla mnie na celu, że ja mogę sprzedać te moje prace, czyli nie tam, gdzie brakuje. Wyobraźcie sobie, że te prace, które namalowałem przez te dwa miesiące ostatnie, zawiesiłem w moim domu. Nie ma szans, żebym ja je w ogóle rozwiesił. Tego się nie da zrobić fizycznie. Więc mnie one leżałyby na strychu w piwnicy, poszły do was, bo po to to jest. I druga sprawa. Wchodząc do mnie, do mojej galerii, albo z ciekawości na stronę z licytacją, nakręcacie mój licznik odwiedzin mojej strony związanej z obuwiem. Tak to działa. I jak oglądałem ostatnio statystyki z moich stron, zanim powstała na tej mojej stronie z bucikami galeria z obrazami, to proporcjonalnie ilość wejść codzienną na stronę wzrosła dwukrotnie, podwoiła się. Czyli jest pewne przełożenie, czyli ten mój zamysł, że moje obrazy nawet nie osłabią oglądalności mojej strony z bucikami, tylko ją wzmocnią, okazało się, że to założenie było trafne, było prawdziwe. Ale trzeba to było sprawdzić przez taką weryfikację, już taką, wiecie, empiryczną. I tym się chcę wam pochwalić, że coś, co założyłem, przemyślałem, zadziałało. Także to, co za mną teraz widzicie, ja wam teraz pokażę to jeszcze z bliska. Wrzucę to dzisiaj, to znaczy wrzucę, wstawię to dzisiaj na stronę, tą akwarelę. To są takie trzy drzewa i droga, czyli poszerzyłem swój zakres drzew na horyzoncie o taką majaczącą gdzieś na pierwszym planie tą drogę. Także ten obraz, mam nadzieję, że będzie na tyle popularny, że już go zobaczy 3, może 4 tysiące osób w ciągu tych 2-3 dni. I chcę wam jeszcze pokazać, że dojechała rama do mojego ostatniego obrazu, tego na płótnie. Ojej, nie wiem, czy będzie to dobrze widoczne. Dojechała taka rama. I jeżeli ktoś sobie go wylicytuje, to będzie mógł dodatkowo tą ramę, mógł mieć to albo z ramą, albo bez, tak jak jest w licytacji. To już zależy od niego, co sobie tam zażyczy. No więc ta autopromocja oczywiście musiała być. Dobrze, niech sobie to tutaj stanie, zanim to wszystko mi się na głowę zwali. Do tej akwareli oczywiście będzie szyba, także teraz prezentuję ją. To znaczy, szyba jest, tylko prezentuję. No właśnie, widzicie, co się stało? Klasyka, prawda? No właśnie, dobrze, że tej szyby akurat teraz nie było, ale awaria musi być.
Także, czyli wszystko w normie. Jest ok. I tym sympatycznym akcentem żegnam się z Wami wszystkimi. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Mam nadzieję, że przykręcę to mocniej na następny raz. Pozdrawiam.